Siemano, dzisiaj bezpośrednia kontynuacja ostatniego odcinka, czyli Law of Proximity, a tak naprawdę szerszy zakres Gestalt Law. Dzisiaj zamiast literki G będziemy się zajmować L, czyli Law of Common Region, czyli innym sposobie grupowania treści, nie tak jak tydzień temu poprzez zbliżanie do siebie elementów. Dzisiaj będziemy zajmować się separacją, czyli w jaki sposób elementy także pogrupować na inny sposób. Więc i na plaży właśnie te common region jest bardzo często spotykane, ponieważ ludzie uwielbiają dzielić przestrzeń właśnie na plaży, na przykład parawanami. I różnego typu podziały także występują, czy to na stronach internetowych, czy to w architekturze, czy to w malarstwie, czy nawet jeżeli chodzi o jakieś takie relacje społeczne. Bardzo lubimy się grodzić. Bardzo popularnym tematem jest grodzenie osiedli, ale to nie w tym tygodniu. Teraz posłużę się moimi pomocami naukowymi, moimi kuleczkami. I właśnie, jeżeli mamy jakiś zbiór elementów, czy to takich samych, czy to różnych, można dokonać cięcia, albo można w różny sposób zaakcentować podział poprzez na przykład różne tło. Czy to w tym przypadku zielone, czy to czerwone. I jednym ze zastosowań tej zasady w praktyce są różnej maści kartce, ponieważ jest to jeden z najprostszych sposobów, w jaki możemy pogrupować treść. I bez żadnej głębszej analizy widzimy, że wszystko, co jest na białym tle, co jest w oddzielonej przestrzeni, grupuje się i odróżnia się od innych treści. I fajnym życiowym przykładem jest Pinterest, ponieważ to właśnie ta strona korzysta z kartców chyba najefektywniej i najefektowniej. I można po prostu przeglądać treść, która jest właśnie w ten sposób podzielona, pogrupowana. Ale chyba najlepszą stroną internetową, która korzysta z zasady Common Region, jest Allegro. To właśnie tam designerzy garściami czerpią z tej zasady. Ale co ciekawsze, same boxy też są wtórnie podzielone separatorem na content i na link. I link właśnie dotyczy całego boxu, ale mimo wszystko jest oddzielony od contentu. Na innych podstronach Allegro też korzysta z tej zasady, gdzie poprzez zmianę koloru tła pokazuje, który element obecnie jest aktywny. I zróbmy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie znowu, że mamy tutaj stronę internetową, która ma w jakiś sposób pogrupowane treści. I tak naprawdę niewiele trzeba, żeby tylko i wyłącznie zmieniając granice, zmienić cały sens tego, co się znajduje na stronie i w jaki sposób prezentujemy dane, w jaki sposób prezentujemy treści. I między nami też jest jakaś granica. Tą granicą jest internet i można ją w pewien sposób przełamać, na przykład subskrybując ten kanał i czekać na kolejne odcinki dotyczące UX-a. Może za tydzień nie będzie, ponieważ jadę na urlop. Może znowu będzie jakiś odcinek na temat grupowania, albo może jakiś off-topicowy po prostu z mojej podróży. Więc pozdrawiam wszystkich. Paweł Max Słabiak.